Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Oczywiście z czegoś survivalu. A ty widzu, który jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj mój kanał w tym momencie. Widzę cię, nie kliknąłeś, siedzisz tak i się patrzysz. To się patrzysz, klikaj tego suba i dołączaj do naszej szalonej społeczności. A tymczasem co? Lecimy z odcinkiem! A więc co kochani, jesteśmy już w Minecrafcie. Dzisiaj będziemy na pewno kontynuować sobie budowę naszego McDonalda. A więc też wyprawa po jakieś ciemniejsze drewno się przyda. Coś mi się zdaje, że idąc sobie w tamtym kierunku, ja co w ogóle tutaj zasadziłem pierdyliard bambusów. Ale to już widzicie, że mamy bardzo dużo tutaj bambusów i no co. To trzeba lecieć po drzewko jakieś, nie? To lecimy po drzewko jakieś. Ogólnie dzisiaj, tak jak poprzedni odcinek, będziemy sobie tutaj grali bez montażu, bo tak pomyślałem, że kurczę, no dobra, to robimy dzisiaj bez montażu odcinek też. Nie dlatego, że jestem leniwy, tylko dlatego, że chyba takie się lepiej oglądają, bo coś mi się tak mocno zdaje, że to tak jest. Czekajcie, czy tu jest azalia? Tu jest azalia! O kurde! To jest, że tutaj azali nie widział? O kurde! Tu jest azalia! No to super! No to super, kochani, tu jest azalia! Dobra. Bo trochę mi tutaj się jakiś dziwny mod włączył w głowie. Nie wiem, dobra, nieważne. Aha, czyli tutaj jest ocean. No dobra, to się wracamy. Myślałem, że tutaj będą jakieś drzewka, nie? Ja miałem takie ciche nadzieje. Mówię, nie, no tutaj muszą być drzewka, no panie. Tutaj muszą być na bank drzewka. Jak nie będzie tutaj drzewek, no to nie wiem, z czego buduję. Ale chyba wiem, z czego buduję. Jednak weźmiemy sobie to zwykłe drzewka, co tutaj mamy. W sensie nie dżunglowe, tylko wiecie, tylko brzozowe, tak, brzozowe mięta, no brawo, mięta brzozowe. No nie brzozowe, tylko wiecie, o jakie mi chodzi, o dębowe drzewka, bo mogę, to zrobimy sobie dębowe. Czekajcie, tu jest jedno dębowe drzewko, to super, sobie weźmy to dębowe drzewko w takim razie. Jak widzicie, trochę mi się, co jest? Nie wiem, co jest. A, tu mam ciszej, dobra. Myślałem, że ten... A miałem na mikserze ciszej zrobione. Tylko czemu? Czemu ja miałem ciszej na mikserze? Chwila. Mięta, pomyśl, czemu ty miałeś ciszej na mikserze? No, na pomyśl, no. Cześć, kruwencje! A dacie mi żreć? O, dziękuję. No i tak... Tu jest wioska. Ale nie mogę wejść do wioski, bo się zacznie ten... Kurde! Ej, to idziemy na następnym odcinku. Tam idziemy normalnie, ale nie chcę na razie, bo... Bo wiecie, co się stanie, nie? Dobra, zabiję się z dwie krówki. Ja wiem, że to jest złe. Ja wiem, że to jest niedobre, ale to taki live w Minecrafcie, no rozumiecie, tak trzeba robić. Więc bierzmy sobie troszeczkę drewna jeszcze. I w takim razie, czekajcie. A, ja mam trochę toporków. Dobra, bo już myślałem, że będę musiał się wracać do domku, ale nie. Dobra, mam toporki, nie jest źle. Jakieś duże to drewno, stary, strasznie się zrobiło. Dobra, dokończmy tego toporka. O, dokładnie. Tego sobie weźmy, a czemu by nie. Zrąbmy, a więc... zrąbmy tu również. Oraz dół. Oraz, nie wiem, tu chyba. Ale skąd się takie duże wzięło, nie? To drzewno, no. Powiem wam, jakieś takie... bardzo duże. Odej! Odej! Odej, złodzieju jeden! O, super. Tu jeszcze widzę drewienko, też nie ma, wszystko moje. Wszystkie moje drewno. Wszystkie drewna moje są. Dobra. Dobra, tam nie będę odsadzał, bo tam są jakieś duże takie. Nieważne to, nieważne. Ale ładny jest ten zachód słońca. Wiecie, co mi się przypomniało? Mi się przypomniały stare zachody słońca w Minecrafcie. To zawsze było... Grałeś w Minecrafta, a miałeś uczucie nostalgii. Nawet kiedy Minecraft, wiecie, jakby dopiero gdzieś tam raczkował, czy po prostu grałeś częściej w Minecrafta. Widziałeś zachód słońca i miałeś uczucie autentycznej nostalgii. Czyli takiej tęsknoty. No za tymi starymi czasami, nie? Nie wiem czemu, ale coś jest po prostu w tej grze. Coś po prostu jest. Dobra, czekajcie, bo ja mam tutaj dosyć ciemno. Jakbym sobie postawił dwa pochodnie, to by się nic nie stało. A ja tu mam drewno. Aha, no to super, super. No to genialnie, Mięta, żeś to wymyślił. To sobie odłóżmy tu. Teraz pomyślmy. Tam mam crafting chyba. Jak nie mam, to wezmę. Jak nie mam, to wezmę, czemu by nie.
Weźmiemy sobie i zaczniemy kontynuować naszego McDonalda, bo tak jak wam mówię, chcę robić wszystko przy was, żeby nie było, więc naprawdę w ogóle nie gram poza odcinkami na tym save'ie, ani na żadnym innym na razie, więc czekajcie, teraz muszę sobie pomyśleć, chyba tak zrobimy. Ej, dobre! Dobre, tak zostaje, dobra, dobra. Myślałem, że będzie wyglądało to źle i że jednak będzie potrzeba tu kontrastu, a tu proszę, nie trzeba kontrastu, to wygląda dobrze. To po prostu wygląda dobrze, więc tak sobie to zostawimy. Pewnie będziemy potrzebowali masę teraz bambusów za chwilę na patyki, ale akurat w bambusy to my tutaj jesteśmy bogaci, że tak powiem. W to akurat, no patrzcie, jaki syf mi tu urósł, no jak to tak można, no nie rozumiem. Też się za chwilę udamy, myślę, znowu do kopalni tam, na dudzie byliśmy, po trochę więcej mchu jeszcze trzeba zebrać, to na pewno, więc taki jest plan, taki mamy plan, rozumiecie, taki jest plan z planu, z planowych, planiastych, nie, rozumiecie o czym mówię. Nie wiem, czy wy to widzieliście, czy nie, ale był u mnie najazd, nie, ale ja o tym chyba już mówiłem w ostatnim odcinku, brawo Mięta, jesteś geniuszem po prostu języka polskiego, brawo, ty powinieneś mieć całe, same szóstki z góry do dołu. Zróbmy sobie troszeczkę patycków, o, patrz te, jakie patycki mamy, fajne patycki, dobra, robimy sobie płotki. I wstawiamy tam. Chyba użyjemy rzeczywiście też klap, żeby to było w takim jednym tonie, nazwijmy to. Teraz tak pomyślmy, połowę chyba z tego zrobię. Chociaż, no nie wiem. Tylko tyle? Nie, no to dawaj mi resztę, panie, tylko tyle? Dawaj mi resztę, ja tu chcę resztę. Dobra, powstawiajmy trochę drzew. Drzew, no tak. Dobra. Tu zróbmy tak, tu zróbmy tak, tu zróbmy tak. Okidoki. Podoba mi się, podoba mi się. Tu jakieś drzewka chciałem powiedzieć, tak, no, drzewka. Jesteś geniusz, Mięta. No geniusz, po prostu ostatnio jesteś geniusz. Gadasz bzdury jakieś. Dobra, zjedzmy sobie coś. No i najważniejsze chyba było na razie dokończenie tego dachu. Więc trzeba się udać po trochę mchu. Ale już mamy wstawione... Wstawione mamy okna, dobra. Robić z tego, czy nie robić z tego? I teraz pytanie. Ja bym chyba tu zrobił rzeczywiście zwykłe, staromodne, klasyczne, minecraftowe drzwioki. Zróbmy sobie drzwioki, takie fajne drzwioki sobie zróbmy. O! Patrzcie, jakie to piękne się zaczyna robić. Rozumiecie to? No, ja rozumiem. Czy coś? Co ja gadam? Nie wiem, napiszcie w komentarzu, co Mięta gada. Bzdury pewnie. Dobra, weźmy sobie to, wywalmy. Widzę, żeby się przydała jeszcze jedna ta. Dobra, daj mi patyki. No. Daj mi patyki, normalnie, rozumiesz, daj mi patyki. No jak nie dasz patyków, to masz problem. No jak nie dasz patyków, to rozumiesz, to masz duży problem po prostu. Co my potrzebujemy? Tak, już wiem, co chciałem. Potrzebowałem więcej motyk. Czy mamy... O, bogactwo, dobra. Bogactwo w kobla, nieźle, jest zawsze dobrze. Oddaj mi to, no, super. Zróbmy sobie 4 motyki. O, i bogactwo. I patrzcie, jak to się wozi, Normalnie, rozumiecie? No. Miał być bez montażu, no ja wiem, Ja wiem, że miał być bez montażu, ale nie ma bez montażu, jednak jakiś mały montaż jest. Wiecie, tam czasami trzeba po prostu jakiś montaż zrobić, no rozumiecie? Rozumiecie, jak to jest, no. Kurczę, moi widzowie by nie rozumieli, no halo, no. Moi widzowie to rozumią, ale... Wiecie, tam inni widzowie to mnie nie obchodzą, ale moi rozumieją wszystko. Wy rozumiecie wszystko, ja jestem z was dumny, jesteście bardzo... Bardzo mądrą widownią. Dobra. Lecimy dalej. I... Ciemność widzę, jak to się mówi. Au. No, konkretną ciemność widzę. Wiecie co? Tak myślę, że trzeba chyba wejść na drugą stronę. O, patrzcie, już na mnie lecą. Patrzcie, no. Dobrze, że Mięta jest tutaj mistrzem PvP. O. I rozumiecie, takie live my mamy. O kurczę, ale na mnie lecą. No, lecą konkretnie, powiem wam. Lecą na mnie konkretnie. To mi się nie podoba!
Dobra, 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 czy coś? Tak, 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 of course, and tak, and byśmy musieli się tam przekopać i... Dobra, ty już tam do mnie nie przyjdziesz, ha, ha, ha. Weźmy się, przekopmy trochę. Rozumiecie, wiecie co? Ja sobie jednak to trochę przyciszę, bo mnie to wkurza. Weźmiemy sobie... jeszcze włączymy dynamiczne światło. Nie wiem, czemu nie mam dynamicznego światła. Co to było? On się chyba na mnie wkurzył, czy ja się na niego popatrzyłem? Zapewne tak. Aha. O, wysrał mi coś. Normalnie mi coś wypierdział, rozumiecie to? No ja tego nie rozumiem. Dobra, kopiemy dalej. Trzeba się trochę przekopać na tą drugą stronę i zebrać to w takim razie. Zebrać to w takim razie. Bo te Lush Cave'y jakieś tutaj zarąbiste aż takie nie są znowuż. Weźmy sobie to i zróbmy sobie tutaj taką dróżkę. O, super. O to mi chodziło. Złotko się zawsze przyda. Złotko się zawsze przyda, czemu by nie? Ja tam lubię złoto. Może być. O, super. To sobie zakleję. Nie było tu mnie. Nie było. O, no tu już się zaczyna ładniej to robić. Tuż. Aksolotly! Ale słodkie! Oh my god! Oh my god! Żółty jest, Boże! A jest niebieski? Nie, tu mamy tylko Glow Squida, który świeci tylko i wyłącznie za sprawą Optifine'a, nie? Czekajcie, czy mamy coś tu dalej? Jakieś coś? Może jakoś coś? Nie, tutaj widzę, tak mało się rozwinęły te... O, o, żelazo. Żelazo się zawsze przyda. Żelazo to ja chętnie wykopię ze wszystkiego, czemu by nie? Ale nie o to chodziło. Zobaczmy sobie tą część, bo na pewno coś tu jest, co? To tak, no, tak nie za bardzo, tak widzę tutaj. Ale trochę mamy tutaj rzeczywiście tego... Tego mecha, mechuchu, ha, mechucha, mechucha mamy trochę. Więc pozwólcie, że ja sobie to skopię. O, patrzcie, woda nas zalewa, nie? Ja sobie tutaj to zakleję łupkiem, bo bogaty jestem, czemu by nie? Spadko liścia wezmę. O, coś tam kogoś bije, coś. Nie fajnie, powiem wam, nie fajnie, no nie fajnie tak. Tak bić kogoś bez powodu. Znaczy się, nie wolno bić, nie, co ja gadam, nie wolno. Sorry, mięta nie czai życia. Okej, trochę nas tu pozalewa, rozumiecie? Glowing saki zostały same. Czy wy się? Jak wyście to zrobiły? A, one tu wskoczyły, bo tu... No tak, bo one atakują glow squidy, no. Ja zapomniałem kompletnie, że one mają takie właściwości rzeczywiście, że atakują glow squidy. Weźmy sobie tu cegiełkami to zalepmy, bo mnie to tak mało interesuje te... To bezużyteczne coś. Czekajcie, czy tu jeszcze jest źródełko? Czy tu? O matko, ile tego trzeba było zakleić? No rozumiem, no. Z jednej strony rozumiem, z drugiej strony mówię, nie no, jak tu trzeba było zakleić? No halo. Panie, no. Jak to tak? Jak to tak można? Okej, wykopmy sobie, ja tam zawsze chętny. Jak co, to będzie trzeba namnażać, nie wiem czym. Może mam jakieś kości? Nie, nie mam. Niestety nie mam, dobra, myślałem, że mam. Tego bym nie rozkopywał, bo chyba spadnę, czekajcie. No jak nie? No jak nie, bym spadł. O, o, no i jesteśmy w czarnym zaułku. Weźmy sobie tak, zróbmy, oj, tak, tak. No, tutaj chyba to będzie... O, mi się zepsuła. Dlatego robimy dużo... Dużo tych łup. Aha. Ale oddawaj. No i tyle. Ile z tego mam staków? Dwa staki. No, tu jeszcze trochę jest. Dobra. Cio maluchu. Słodziak. A ty po co tu lezisz?
Axolotle, normalnie mam axolotle pod tym, to ja se po nie przyjdę. Nawet jakby się zdespawnowały, to się nic nie stanie, bo wiecie, bo axolotle się respią w takich zbiorniczkach, więc to nie będzie trudne, żeby je znaleźć następnym razem, nie? O, tu jeszcze trochę jest tak blisko sufitu, super, o to chodziło. Żeby było właśnie tak blisko sufitu i żebym sobie mógł to pozbierać, rozumiecie? Taki mamy life, taki mamy klimat, no. No nic nie poradzisz, co zrobisz, jak nic nie zrobisz i tak dalej. O, dobra, pozbierajmy sobie, bo czemu by nie, bo jestem bogaty, o. O, jestem bogaty w mech. Wyprawa po mech, fascynujące. Ale w końcu skończymy McDonalda. I to będzie coś. O, dobra. Okej. Okej. O, i mamy coś, super, mamy trochę, mamy tu, super. No, już jest trochę tego więcej, widzę, to już się lepiej prezentuje, super, że mam więcej tego. O, lapis, ej, lapis się zawsze przydaje. Co jak co, ale lapis się zawsze przydaje. A dodatkowy ekspem, co ja mam jakieś plątanie języka? A dodatkowym ekspem ja nigdy nie pogardzę, o. Co ja mam jakieś plątanie języka? Nie no, ja nie czaję, ja życia dzisiaj nie czaję coś. Dobra, weźmy sobie to, skopmy. O, dokładnie. O, spadkolist, super. Tylko mi nie jest potrzebny. Dobra, chyba tyle starczy, co? Chyba. No nie wiem w sumie, czy to starczy, czy to nie starczy. Jeszcze pozbierajmy, co tu leży. Bo na bank wszystkiego nie pozbierałem. Tu jeszcze jagódki są jakieś. O, tu jeszcze odskoczyło. No kurczę, tak daleko. A tu jeszcze jest trochę. No i super. No i mamy to. No i mamy. No dobra, tyle już starczy. Tyle już na bank starczy. Ale ty... Nie no, pięknie to wyglądają te partikle. Będziemy musieli tego więcej poprzynosić. Ale to już przy następnej okazji się zrobi. Czekajcie, czy ja mam tego więcej? Nie mam. Trudno. Okej, przesmykłem się, dobra. Przesmykłem się, nieźle. Jest fatalnie, ale nieźle. No dajcie mi to, ja każdy jeden wezmę. A tu było tego trochę więcej. Starczy mi na zrobienie bloku? Tak. Nie chcę, żeby tutaj to tak... O, stało tak. Bezczynnie, kompletnie. Au! Nos mnie swędzi jeszcze! A! Okej. Dobra, mamy w takim razie już... Czemu mi się wydawało, że to było żelazo? Dobra, nieważne. Ja mam jakieś zwidy! Wnioskuję tam, co mamy? Złoto... Tam by coś... Rzeczywiście tam będzie trzeba pójść i zobaczyć, czy tam rzeczywiście czegoś nie ma. Jakichś diamentów, wiecie, czegoś tam takiego. O kurczę, ja bym poszedł. Ja bym tam poszedł, ja bym tam chętnie coś znalazł. Mamy już dwa diamenty i tak w sumie zastanawiam się, czy nie zrobić jednak z nich tego miecza. I żeby już latać z czymś lepszym niż z żelaznym. O, wykopałem właściwie trochę żelaza i złota też, po trzy. No, to tam troszeczkę będzie na jakieś ten... Na jakieś nasze... potrzeby. Wiecie co, tu sobie położę to z powrotem, żeby mi nie przeszkadzało, to też. Ale mam tych jagódek? To chyba też można jeść. Nie wiem, czy te świecące jagody można jeść. Ale chyba tak. Chyba je rzeczywiście można jeść. No panie, no. Płyń pan. No płyń. No płyń, panie. Czy ja się niewyraźnie wyrażam się? Czy się co, się co? Ło. No, i się prześpi jeszcze. O, no i git. Zbieranie i budowanie... O, co ja zrobiłem? Zbieranie i budowanie tak, o. Tak po staremu, tak jest, stare odcinki tak były, tak niemontowane były kompletnie. I jakoś ludzie to oglądali, no. Spróbuję się przemóc do niemontowania odcinków aż tak, ale... Musicie się jednak przyzwyczaić, że początek i tak będzie montowany, bo to dla mnie jest ważne, żeby chociaż troszeczkę gdzieś ten materiał zmontować, bo... Wtedy się czuję po prostu tak, wiecie, psychicznie po prostu lepiej, bo... Wiem, że nie wypuszczam czegoś tak surowego, nie? Wiem, że nie wypuszczam czegoś aż tak surowego. Okej.
Czekajcie, teraz muszę pomyśleć. Będzie raz, dwa i trzy. No i tu już jest dach, dobra, czyli dobrze myślałem. Czyli dobrze myślałem, gites. Chyba dobrze. Pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. To jest tak... To jest satysfakcjonujące kładzenie tego bloku. On jest miły taki. A nie jak kładziesz na przykład liście w Minecraftie. Nie rozumiesz, widzu, rozumiesz. To jest normalnie... To po uszach dostajesz. Jakbyś nie kładł liści, tylko dostał po uszach śnieżką. O, i to jest dobre porównanie, dokładnie. To jest dokładnie coś takiego. Weźmy sobie tu, powrzucajmy te na razie rzeczy. Nawet to wrzućmy tu na razie, trudno. Weźmy sobie, zróbmy schodki. Teraz czekajcie, dobrze myślę? Tak, z tego. Ale mało tych schodków, panie. Dobra, przerabiaj to, ciul. Zróbmy tego więcej. 24 schodki. No, może się uda, może się nie uda. Czekaj. Au! Tak się nie robi! Ja tutaj bloczek na środku próbuję postawić. O, dokładnie. I tak to się robi. Się robi. O, super. Teraz tak. Następne było gdzieś tak tu. Dobrze myślę. No, w dobrym miejscu, ale źle położone. No to... To tak, to dobrze myślałem. Pyk, pyk, pyk. Super. A teraz to będzie gdzieś tu? No blisko byłem. O, blok się pomyliłem. Ale blisko byłem. To ważne, że byłem blisko, nie? To ważne. Rozumiecie. Rozumiecie, kochani, jak to jest. Taki live, taki mamy klimat. Co ja gadam dzisiaj? Ja mam dzisiaj jakiś świernięty dzień. Czekajcie, aha, bo tu wtedy wychodzi... Wychodzi tak. No dobra. No dobra. To ja bym zrobił pyk, pyk i pyk. Pyk, pyk i pyk. Trzeba trochę jeszcze tego więcej. A nie, nie tu, nie, nie. Tu weźmy sobie i zróbmy jeszcze 8 schodków, dobrze? Tam 8 schodków, nie, tu 6 wyjdzie, ale... Ale blisko byłem. Ale blisko byłem, dobra, coś takiego. I będziemy mieli zaraz skończone... O, już mamy w takim razie skończone... Z wierzchu McDonalda mamy skończonego. No i już to się prezentuje naprawdę spoko. Już to się prezentuje naprawdę spoko, podoba mi się. Podoba mi się bardzo. Okej, teraz myślę, z czego zrobić sobie tutaj podłogę. Ale myślę, że chyba zrobimy z jakiegoś drewna, nie? Bo to tak głupio by wyglądało, gdyby zostawić tutaj ziemię. Więc sobie to skopiemy. Zapewne muszę skoczyć zaraz po następną łopatę. 3, 2 i... No, tak czułem, że się rozwali. Okej. To w sumie wezmę też tutaj stąd ten... Nie, to na razie zostawimy. Wiecie co? Co trzeba wziąć do domu? To. Ej, co jest? To. I to. No. To jeszcze można powziąć do domu. A reszta niech zostanie. Myślę, że jakiś plan na następne odcinki to na pewno zbudowa sobie tutaj również mostu. I wtedy następne jakieś projekty. No, taki jest pomysł. Znowu mnie nos gryzie. Aha! Nie uwierzycie, jak gryzło. O matko! Strasznie gryzło. Okropnie gryzło. Oj, nie. Tak, to ja się nie bawię. Dobra, wrzućmy sobie tutaj ten syf nasz. To też trochę. Lapis dla żuli. I trzeba przepalić to wyjąć, bo to jest jedzonko, to się zawsze przydaje. Właśnie, to chyba tutaj wrzucę ten torbiel z atramentem całym. A, czy ja tu wrzucałem dirta? Chyba. Chyba tak, więc zróbmy sobie z dwie łopaty żelazne. Co tam? Zaszaleję. Mam mało żelaza, ale
Co tam? Zaszaleje. Co, mnie nie stać? Mnie stać, oczywiście. No jakby, że nie inaczej, że nie. Dobra, weźmy sobie to, wrzućmy na razie te. No rozumiecie, tam te trzeba wrzucić te. Rozumiecie, jak to jest. Trzeba to skopać. I chyba damy jakąś jasną podłogę, więc zapewne będę poszukiwał brzozy. Coś mi się tak zdaje, że brzoza tutaj będzie dobrym wyborem. Zamiast robienia tutaj rzeczywiście całego z dżunglowego i zwykłego drewna. Zapomniałem słowa, teraz mi się przypomniało, dębowe drewno. Więc zapewne tak to zrobimy. Oj, to nie. Ale będę miał dirta, tylko nie wiem po co. Tylko nie wiem po co. Okej. Rozumie się. Wykopmy, super. Super! Dobra, mam to skopane. Wiecie co? Ja sobie tutaj jednak parę pochodni już dam. Tak dosłownie w trzech może miejscach, żeby to się świeciło tu. No i super, dobra, żeby mi się tutaj nic nie zrespiło. I oficjalnie mogę powiedzieć, że McDonald's uważam za prawie skończony. Zostało nam tylko rzeczywiście umeblowanie, wstawienie podłogi i gdzieś tam sufitu. I tyle, będziemy mieli skończony McDonald's. A w tym odcinku, kochani, to by było na tyle. No i co? Trzymajcie się, do usłyszenia w następnym odcinku. Tam subskrybujcie, lajkujcie i bye bye, kochani.